Autoprotein, Dariusz Urbanowicz. Zapraszam na spotkanie dzisiaj podniebne. Ze mną jest pilot szybowcowy, no i samolotowy, Karol Staryszak. Dzień dobry Państwu, witam. Powiedział coś tutaj onieśmielone troszeczkę. W skrócie, mistrz Polski klasy otwartej w szybowcach, wicemistrz Europy i brązowy medalista mistrzostw świata. No zgadza się. Zgadza się, skromny człowiek, nie mogłem tutaj z niego wydusić, aby się przyznał, zeznań taki. Pilot szybowcowy, samolotowy. Czym się de facto różni szybowanie od latania? No, różni się jedną zasadniczą rzeczą, że samolot od szybowca odróżnia to, że ma silnik. W szybowcu takiego silnika nie ma. Jest skazany na, że tak powiem, lot swobodny zawsze i na lądowanie tak czy siak. Natomiast w samolocie można zawsze dodać gazu, zawsze się wznieść. Nie ma takiego problemu, jak jest w szybowcach, jeżeli chodzi o zdobywanie wysokości. Bo na tym polega głównie szybownictwo, żeby zyskiwać wysokość i rozmieniać ją na odległość przelecianą. Ja wiem po sobie, że za każdym razem, jak dziś widzę, jadąc samochodem zazwyczaj, albo rowerem, szybowiec gdzieś pod niebem, samochód ciągnący wielką przyczepę, taką kilkumetrową, w kształcie szybowca. Przypuszczam, że zazwyczaj tam jest szybowiec w środku. To coś jest w człowieku takiego, że to szybowanie jest takim jakimś marzeniem, jest czymś, co daje pewną swobodę, której nie ma na ziemi. To jest to samo, jeśli chodzi o latanie w ogóle. Jest to kojarzone z czymś takim niecodziennym, a szybownictwo jest mało znanym sportem i tym bardziej wydaje się ludziom takie nieosiągalne, wcale tak nie jest. No właśnie, to jest sport ekstremalny, niebezpieczny? Właśnie rozmawialiśmy tutaj przed audycją o festiwalu amatorskich filmów o sportach ekstremalnych i ja też tam miałem swoje filmy i jak oglądałem filmy na przykład rowerowe, to wydaje mi się, że one są bardziej ekstremalne niż szybowce, bo tam mamy, nie wiem, były pokazane połamane ręce i siniaki, poobijane twarze i tak dalej. No u nas tego raczej nie ma. Ja myślę, że to jest poniekąd trochę tak, że nawet jeśli się zdarzają kontuzje i wypadki, to też jest trochę tak, że i tak się o tym mówi, tak, na głos. Jak ktoś wyląduje w jakimś tam osiedlu domków działkowych, to tak. Słychać to wszędzie. Tak jak ktoś sobie rękę złamie na rowerze, to dokładnie. No to ma tylko lokalną sławę. Tak, jest to niespotykane generalnie i dlatego jak coś takiego się zdarzy, to jest to sensacja, tak? Tak samo jak wypadki w lotnictwie dużym na przykład są rzadkością i jest takie powiedzenie, że najniebezpieczniejszy w transporcie lotniczym jest dojazd na lotnisko, tak? Także no jest to coś właśnie takiego niespotykanego, dlatego jest mocno nagłaśniane. Mhm. A tobie się zdarzało lądować w jakichś takich okolicznościach innych niż lotniskowe? Znaczy, no pilot szybowcowy generalnie jest skazany na to, że w pewnym momencie, prędzej czy później, więcej razy lub mniej razy w polu wyląduje, tak zwanym polu. Mhm. Dla nas to jest normalność i no, to się powoli zmienia, ponieważ teraz w szybowcach są montowane od paru lat. Takie silniki, małe takie silniki dolotowe, które umożliwiają dolot na lotnisko. Na tym silniku szybowiec nie jest w stanie wystartować, ale żeby gdzieś dolecieć, jak już nie ma warunków, to jest to do zrobienia. Ale na szybowcach sportowych też? Czy Tak. Na sportowych też. To jest związane z tym, że powiększa się trochę masa w szybowcu, tam jakieś 40 kg mniej więcej, co przy bardzo słabych warunkach może być niekorzystne. Natomiast no, jest to duża zaleta, bo nie ląduje się daleko od lotniska, nie trzeba się później zwozić z samochodem, odpada więc dużo komplikacji. Tak. Jest taka teoria już mocno wyczynowa, że prawdziwy taki pilot sportowy no, nie powinien mieć silnika. Po pierwsze dlatego, że mentalnie się czuje inaczej, tak, jest skazany zawsze na to, żeby znaleźć jakieś noszenie i zdobyć wysokość, żeby dolecieć do lotniska, natomiast posiadając taki silnik zawsze wiemy, że no, sobie go odpalę i wrócę do domu, tak, spokojnie, a no tu jest odwrotnie, tak, jest przymus po prostu tego, żeby lecieć w każdych warunkach, nawet najgorszych. Moja audycja jest bez rutyny, mam nadzieję, że silniki nie pozwalają szybownikom na rutynę. Musimy skończyć pierwsza część i za chwileczkę wracamy do rozmowy z Karolem Staryszakiem. Autoprotein, druga część, Dariusz Urbanowicz, a ze mną jest Karol Staryszak, jak mówiłem wcześniej, pilot szybowcowy i samolotowy. Gdzie następuje relaks? Bo jak przypuszczam, samolot to jest praca, a szybowiec moment oderwania się. Tak, no samolot to jest praca. Samolot to są przepisy, procedury i tym podobne sprawy, natomiast no, szybowiec to jest zabawa, można powiedzieć. Tak? Człowiek odpoczywa,
może nie na zawodach, bo tam już jest troszkę inaczej, ale w takim lataniu, nie wiem, treningowym, rekreacyjnym, no to to jest przede wszystkim zabawa. Czy to jest sport dla każdego? Uważam, że dla każdego. Jest, nie wiem, bardzo mały procent ludzi, którzy, no, szczerze mówiąc, się nie nadają. No, ale to, to jest związane z tym, że mają jakieś problemy, nie wiem, ze wzrokiem, z oceną odległości i tak dalej. Natomiast myślę, że ogólnie rzecz biorąc, jest to sport dla każdego. I co zrobić, żeby spróbować? Trzeba kupić sobie od razu szybowiec, czy są jakieś inne sposoby? Nie, oczywiście, że nie. No, trzeba najpierw spróbować, zobaczyć, czy to się podoba. Nie każdemu musi to podobać. Najprostsza sprawa, no to po prostu udać się do aeroklubu najbliższego. I zazwyczaj w aeroklubie umożliwiają taki lot zapoznawczy, można wziąć, przelecieć się z instruktorem i zobaczyć, posterować, zobaczyć, jak to wygląda. Mhm. A następny krok? Następny krok to jest szkolenie. Tam jest kurs teoretyczny, później jest kurs praktyczny. To mniej więcej trwa około 2 miesięcy, wszystko. Może, znaczy zazwyczaj kursy teoretyczne są w zimie i później już jak się zacznie robić coraz cieplej, można przystąpić do praktyki. Gdzie w Polsce można latać? Wszędzie można latać. W każdym większym mieście jest aeroklub. Trzeba znaleźć w internecie najprościej, po prostu najbliższy i się tam udać. Można poczytać na forach, które są polecane, które mniej i tak dalej. A ty jak zaczynałeś? Ja zaczynam... Generalnie to wywodzę się z lotniczej rodziny, bo moja mama latała, mój tato lata do tej pory, mój brat lata, także generalnie już byłem skazany, tak, skazany byłem na to od dziecka. I przeszedłem indoktrynację w domu, także od maleńkości, tak, już nie miałem drogi ucieczki. Chcę na rower, no szybowiec. No właśnie. Co prawda właśnie tak mój tato tam też latał na szybowcach, ale głównie na samolotach później, więc tak rozmowy były głównie o samolotach, aczkolwiek o szybowcach też coś tam było w domu zawsze. Ale nie sądziłem, że mi się tak to spodoba. Zawsze myślałem, że szybowcy to jest taki krok, żeby później zacząć latać na samolotach i już w tym zostać. Natomiast jak poleciałem pierwszy raz szybowcem, to powiedziałem, że to jest to i nic nie chcę więcej. I długo, długo się unikałem samolotów. I dopiero po paru latach później na samolotach się wyszkoliłem. Natomiast no, szybowce to było coś, co mnie zachwyciło. Ty już jesteś zawodnikiem bardzo utytułowanym. Latasz od wielu lat. Czy znajdujesz jeszcze taki moment, żeby pójść sobie poszybować tylko dla frajdy, nie treningowo, tylko, nie wiem, krajoznawczo na przykład? No jest to, przyznam się, ciężkie do zrobienia, ponieważ jak mam jakiś wolny czas, to przeważnie jestem na zawodach, albo przeważnie jest to traktowane jako trening do jakichś zawodów. Właśnie to jest mój cel na najbliższe lata, żeby powrócić do takiego spokojnego latania dla siebie, bez żadnych jakichś, nie wiem, wyczynów, bez żadnego osiągania jakichś bardzo dużych prędkości. Tak właśnie, jak mówiłeś, rekreacyjnie. No, mieliśmy parę takich wyjazdów właśnie w Alpy francuskie, które miały na celu tak zwiedzenie kraju, zwiedzenie gór. I po prostu sobie polatanie i to się udało. To było fajne, pokręciliśmy mnóstwo filmów przy okazji, także no, znajduję na to czas, aczkolwiek nie jest łatwe. Ulubione miejsce? Ulubione miejsce, no parę jest takich ulubionych miejsc. Bardzo lubię właśnie pagórkowate tereny, na przykład to, o czym mówiliśmy wcześniej, na południu Polski pomiędzy Bielskiem a Żywcem jest taka góra szybowcowa Żar. Piękne miejsce, naprawdę fajni ludzie i w ogóle wszystko tam jest super. Oczywiście centrum szybowcowe Leszno, no i głównie to te miejsca. Oczywiście to, co mówiliśmy, Alpy francuskie, to już jest, że tak powiem, inna bajka, no ale to tam jest pięknie rzeczywiście. To mam nadzieję, że nasi słuchacze kiedyś się o tym przekonają na własnej skórze. Jeszcze raz na szybko, gdzie szukać informacji? Myślę, że internet jest najprostszą sprawą. www.szybowce.com i tam można znaleźć wszelkie informacje dotyczące szkolenia, aeroklubów i tego, gdzie zacząć, jak to wygląda, kiedy są kursy. Wszystko tam można znaleźć. Super. Oto informacje. www.szybowce.com. Karol Staryszak zaprasza. No i rekomenduję swoim autorytetem. Pilot szybowcowy, pilot samolotowy, gwiazda zawodów szybowcowych. Dariusz Urbanowicz, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.